dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Stanisław Gmitruk, siedziba w Częstochowie, a dzisiaj szkolenie w Mykanowie. To jest pierwsze szkolenie, bo będzie kolejne jeszcze w koniec polu. Jaki jest główny cel? Dotyczy to zapewne, jak znam życie, środków unijnych, które rolnicy mogą w 2013 roku pozyskać. Zgodnie z naszym regulaminem te spotkania nazywamy promocyjno-informacyjnymi, bo szkoły rolników, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Niemniej jednak, jak to się nazywa, to spotkanie, czy te spotkania, bo takie spotkania są w całym województwie śląskim realizowane, służą przygotowaniu rolników do kolejnej kampanii w zakresie składania wniosków o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, ONW oraz programów rolno-środowiskowych. Przy tej okazji zapraszani są przedstawiciele innych instytucji i organizacji, bo właśnie rzecz w tym, że jak rolnik przyjedzie dowiedzieć się coś na temat nowości w zakresie płatności bezpośrednich, to także chciałby wiedzieć coś z innych tematów, zadań, które ma wykonywać. Dlatego też te spotkania są bardzo szerokie, jeśli chodzi o tematykę. Praktycznie o wszystkim można się dowiedzieć, przypomnieć, zapytać, umówić się na rozwiązanie konkretnej sprawy. Wobec tego uznajemy, to wynika z praktyki, z poprzednich spotkań, że takie właśnie nasze spotkania są bardzo potrzebne. Dużo rolników przychodzi, no i wierzę, że także i dzisiaj dostaną sporą porcję wiedzy i będą dalej korzystać z pomocy finansowej naszej agencji, bo taki jest cel główny, żeby jak najwięcej środków finansowych wypłacić, no zgodnie oczywiście z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurami. Właśnie panie dyrektorze, na podstawie 2012 roku choćby, może pan powiedzieć, że ta wiedza przekłada się potem na praktykę, czyli na prawidłowe wypełnianie wniosków, a także na zwiększającą się coraz bardziej ilość tych, którzy chcą korzystać z tych możliwości różnego rodzaju dopłat, różnego rodzaju pomocy oferowanej im na przykład przez kierowaną przez pana instytucję? Tak, to mamy kilka, a nawet kilkanaście, kilkadziesiąt wręcz różnych mechanizmów pomocowych, ale przede wszystkim dzisiaj rozmawiamy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i to, co pan zapytał, jeśli chodzi o ilość wnioskodawców w zasadzie od lat utrzymuje się na tym samym poziomie, bo jest określony potencjał powierzchniowy, są konkretne kryteria, które należy wypełnić, ale w tym zakresie zauważamy, że jakość składanych wniosków z każdym rokiem jest coraz większa, między innymi dzięki takim aktywnym spotkaniom, jakie ma w dniu dzisiejszym miejsce. Ale też rzeczą bardzo ważnym, jeśli chodzi o tą jakość, jest kontrola na miejscu, bo też będziemy mówili o tej kontroli, którą realizujemy także w tej gminie, w powiecie, w całym województwie i błędów, które rolnicy popełniają, a trzeba dodać, że często i z niewiedzy niektóre błędy się zdarzają. Tych błędów jest po prostu coraz mniej, także kilkoletnie, a już w tym roku 10. kampanię realizujemy w tym zakresie, procentują w ten sposób, że wnioski są coraz lepsze i błędów stwierdzamy coraz mniej. Także dochodzimy do wniosku, że warto takie spotkania organizować, by ludzie wiedzieli precyzyjnie, jak te wnioski składać.